Miłość ma wiele twarzy. Kryje się pod wieloma maskami, i przybiera przeróżne formy. Można by chcieć pokusić się o takie stwierdzenie, że tyle odcieni miłości, ile ludzi na świecie bo przecież nie ma chyba niczego równie pospolitego, a zarazem. Indywidualnego, jak właśnie, miłość. Każdy kocha na swój, niepowtarzalny i intymny sposób. Historia, którą dziś Wam opowiem, zaczęła się od domniemanego samobójstwa. Jednak, im więcej w tej sprawie drążyliśmy, tym bardziej zagłębialiśmy się w osobiste dziwactwa, a może i perwersje mieszkańców Lachna, które Przypisuje się wielkomiejskim bogaczom i nie spodziewa spotkać na prowincji. A jednak wszędzie ludzie są tacy sami, noszą te same maski i zmagają się z tymi samymi pokusami, pragnieniami, a może po prostu przyjemnościami. Suspensu tej historii nie powstydziłby się ani septagon, ani trudne sprawy, ani nawet Lombard Życie pod Zastaw. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jakie wstydliwe tajemnice chowają mieszkańcy Lachna w swoich sypialniach, zapraszam do posłuchania dzisiejszych zbrodni miłości. Usiądźcie wygodnie, zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne historie z kroniki kryminalnej, zapaszcie sobie herbaty i posłuchajcie. Jeśli można go tak nazwać, a może bardziej determinantem tej historii, był Jakub Nowodomski, nauczyciel wf u w liceum imienia Jana Pawła II w Lachnie. Był mężczyzną o niezwykłej urodzie i wszystkie kobiety, począwszy od alistek, przez ich matki, a skończywszy nawet na ich babkach, były nim zauroczone. Był naprawdę przystojny. A do tego cechował go pewien luz, który posiadają osoby pewne siebie. Nie było w nim nic na siłę, nic, co nie pasowałoby do obrazu. Ubierał się casual elegancko, chodził w t-shirtach, jeansach, marynarce w sportowych butach. Swoje perfekcyjnie ostrzeżone włosy układał starannie w przypadkowy nieład, nosił lekki, kilkudniowy zarost symulujący roztrzepanie i leką zawadiackość. Bardzo dbał o zdrowie i tężyznę fizyczną lub może po prostu o swoje ciało i codziennie rano biegał kilometry po parkach i nad jeziorem Lachnieńskim. Ale dbał też o innych, zwłaszcza o swoją okolicę, o mieszkańców Lachna, o swoich uczniów. Był honorowym dawcą krwi, i organizował zbiórki krwi w mieście. Przyjeżdżał wtedy z Poznania Krwiobus i każdy mieszkaniec Lachna mógł oddać krew, dostając w zamian czekoladę, dzień wolny od pracy i przy okazji ratując ludzkie życie. Jakub Nowodomski organizował też zbiórki charytatywne i kolonie sportowe dla dzieciaków. Pomagał w schronisku dla zwierząt i należał do Ochotniczej Straży Pożarnej. Pisząc to o nim Aż ciężko mi samemu uwierzyć, że jedna osoba może tyle robić dla innych i brzmi to bardzo naciąganie, ale to czysta prawda. Nowodomski to człowiek, instytucja. Nic dziwnego też, że chyba wszyscy mieszkańcy naszego miasteczka bardzo go szanowali. Zarówno uczniowie jak i ich rodzice, inni nauczyciele, ale i mieszkańcy miasta, którzy prywatnie go nie znali. Nic dziwnego też, że kobiety się w nim kochały. Niestety dla obdarzających go miłością, Jakub Nowodomski był niedostępny, bo żonaty. I to nie byle z kim, bo jego żoną była Dorota, jedna z najpowabniejszych kobiet naszego miasteczka, właścicielka niewielkiego studia urody dla kobiet i nie tylko, gdzie można było pomalować sobie paznokcie, przedłużyć rzęsy, wydepilować brwi i inne zbędne włosienie. Nowodomscy mieszkali na osiedlu Orła Białego, na którym ja po dziś dzień mieszkam z rodzicami, przez co znałem z widzenia ich oboje. Osiedle Orła Białego to jedyne gierkowskie osiedle w Lachnie, na które składa się kilkanaście szarych bloków z wielkiej płyty, które z jednej strony okala jedna z głównych ulic miasta, a od drugiej strony rząd garaży, za którymi rozpościerają się pola i nieużytki. W jednym z takich garaży, jako że nie mieli z Dorotą auta, Jakub Nowodomski urządził sobie prywatną siłownię, w której męczył mięśnie popołudniami, a czasami i po porannym biegu, jeśli nie czuł się jeszcze wystarczająco zmęczony i dopompowywał się wtedy, podnosząc ciężary w garażowej siłowni. Tamtego ranka też najprawdopodobniej tak było i Dorota nie niepokoiła się, kiedy Jakub nie wrócił po godzinie biegania. Kiedy jednak wybiła godzina wyjścia do szkoły, a Jakub nie wracał, co się tknęło. Nie miał w zwyczaju spóźniać się na lekcję. Zaniepokojona poszła na garażę i jak się już domyślacie, znalazła męża martwego. Roztrzęsiona, z drżącym z przerażenia głosem zadzwoniła na policję. Z wysiłkiem składała zdania brzmiące jak urywane frazesy, skomlenie o pomoc i krzyk rozpaczy. Ruszyliśmy tam z komisarzem Bagietą od razu. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na samobójstwo. Jakub powiesił się na skakańce ze stalowym sznurem. Nie stwierdziliśmy śladów włamania ani jakichś oznak, które sugerowałyby szamotaninę, bójkę, a nawet próbę samoobrony zabezpieczyliśmy jednak garaż i ściągnęliśmy zbyt goszczy techników, którzy mieli dokładnie zbadać miejsce zbrodni. Szukali odcisków butów. W samym garażu i wokół niego było sucho i na betonie nie byli w stanie niczego odkryć. Nie znaleźli też żadnych włosów czy linii papilarnych. Nie mogliśmy ustalić żadnych dowodów, że byłoby to zabójstwo i zamieszany byłby ktoś trzeci. A jednak Dorota z całą stanowczością przekonywała nas, że Jakub nie popełniłby samobójstwa. Znam go przecież, powtarzała w kółko, i wiem, żeby nie był do tego zdolny. Był szczęśliwy, mieli plany. Ponadto nie należał do tych wpadających w melancholię ludzi, którzy z marzycielskim westchnieniem wspominają, jak to kiedyś było dobrze, a teraz jest ciężko, którzy od rzeczywistości uciekają do wspomnień. On żył tu i teraz, miał marzenia i plany. Nie chciałby się zabić, nie potrafiłby. To nie zgadzało się z jego przekonaniami. A jednak, patrząc na to z drugiej strony, kto życzyłby mu źle i kto chciałby się go pozbyć? Na zdrowy rozsądek Jakub nie miał wrogów i wszyscy go lubili. Komisarz Bagieta zauważył jednak, że jest w lachnie tak wielu zawistników, którzy nienawidzą innych. I życzą im źle tylko dlatego, że tamtym się powodzi, lub robią dobre uczynki. Są w lachnie trolle, które potrafią wylewać pomyje na kogoś tylko dlatego, że ten działa dobroczynnie i pomaga innym. Może wśród takich powinniśmy zacząć szukać. Kiedy doszło do tej zbrodni, ja nadal byłem jeszcze nieopierzonym postorunkowym. Uczącym się dopiero fachu, ale dość odważnie odrzuciłem od siebie myśl, że za zabójstwem mogłaby stać Dorota, żona Jakuba. Mimo, że komisarz Bagieta, mój starszy, doświadczony kolega i mentor, powtarzał mi aż do znudzenia, że prawie zawsze za morderstwem stoi najbliższa rodzina. A jednak, kiedy wsiedliśmy już do radiowozu, a ja z całą stanowczością powiedziałem, że nie wierzę, że nie przyjmuje do wiadomości, aby za tym zabójstwem stała Dorota, komisarz się ze mną zgodził. Podrapał się w zamyśleniu po swoim kilkudniowym siwawym zaroście i patrzył w szarzyznę tych brzydkich bloków. Myśliciel Augusta Rodeon w tureckim swetrze i wytartych głównożółtawych sztruksach pokoł palcami w kierownicę, kręcąc głową. Nie, powiedział raz jeszcze, to nie ona. Ale kto? W amerykańskich serialach, zwłaszcza w serii CSI, śledztwo opiera się na mikrodowodach, które podnoszone są pęsetą z czystej podłogi, badane w sterylnych laboratoriach i doprowadzają ostatecznie na trop przestępcy. W polskiej rzeczywistości opieramy się głównie na psychologii sprawcy, na rozeznaniu środowiskowym, na zeznaniach świadków i wszystkich błędach, które przestępca może popełnić. Goethe napisał w swojej powieści dydaktycznej Wilhelm Meister. Wszystkie błędy człowieka wybaczam aktorowi, żadnego błędu aktora nie wybaczę człowiekowi. Cóż miał na myśli? Nie wiem, ale parafrazuję to na swój sposób, odwracając podmioty. Otóż. Wszystkie błędy przestępcy wybaczam człowiekowi, żadnego błędu człowieka nie wybaczę przestępcy. Innymi słowy, jeśli popełnisz błąd, który jest przestępstwem, można ci wybaczyć. Jeśli jednak jesteś przestępcą i popełnisz jakiś ludzki błąd, zostawisz odcisk palca, zwierzysz się komuś po pijaku, zaczniesz się nerwowo pocić na przesłuchaniu, ja cię dopadnę. A jeśli nie ja, to komisarz Bagieta. W sumie to jego filozofia, którą przekułem na cytat na parafrazę z Getego. Wracając do filmów typu CSI, tam technicy kryminalistyki odnajdują fragmenty DNA, z których przędą nić doprowadzającą ich do sprawcy. Słuczeńca jest zawsze anonimowym geniuszem zbrodni jeśli oderwany od rzeczywistości, nie ma ludzkich uczuć, nie popełnia prawie wcale błędów. Jest tak różny od przestępców, których my spotykamy na co dzień, że nie dziwię się, że bez tego całego zaplecza detektywistycznego nie dałoby się ich w tych serialach złapać. W Polsce na szczęście przestępstwa popełniają wciąż tylko ludzie. Ułomni, wrażliwi, czasem głupi, ale wciąż tylko ludzie. Ciało Nowodomskiego pojechało do Poznania, do zakładu medycyny sądowej, skakanka, na której się powiesił, z technikami kryminalistyki do Bydgoszczy. A nam został jego telefon komórkowy. Zaczęliśmy więc od niego i przejrzeliśmy zdjęcia oraz wiadomości, jakie Nowodomski miał tam zapisane. Szybko odkryliśmy, że Dorota, jego żona, Mogła nie znać go tak dobrze, jak sądziła. W telefonie znaleźliśmy wiadomości od niejakiej Weroniki. Jak wspomniałem, pan włefista był przystojnym facetem i podobał się dziewczynom, a Weronice z pewnością. Jej wiadomości nie były wprawdzie o treści erotycznej, ale wykraczały poza relacje nauczyciel-uczennica. Balansowały między zażyłą przyjaźnią a romantycznym uniesieniem. Postanowiliśmy zatem z komisarzem Bagietą sprawdzić tę Weronikę. I tu pozwolę sobie na małą dygresję. Niedawno dowiedziałem się, że szczepionki przeciwko COVID-19 zawierają w sobie mikrochipy, które mają za zadanie nas śledzić, czy coś w tym stylu. Nie wiem wprawdzie, ile taka technologia mogła kosztować, choć domyślam się, że błędne miliony i to liczone w dolarach. Nie wiem także, czy wymyślił to sam Bill Gates, czy też jakiś inny mistrz zbrodni, ale z przykrością muszę stwierdzić, że spóźnił się ze swoim diablicznym planem o co najmniej dekadę i najprawdopodobniej stracił przez to kupę forsy. Dlaczego pytacie? Otóż ja z komisarzem Bagietą w poszukiwaniu jakichś informacji o rzeczonej Weronice skorzystałem z Google, z Facebooka, z Instagrama oraz innych darmowych aplikacji, z których dowiedzieliśmy się nie tylko, gdzie Weronika mieszka i gdzie chodzi do szkoły, ale także z kim się spotyka, jakiej muzyki słucha, jakie ogląda seriale, w jakich restauracjach się stołuje, gdzie jeździ na wakacje i całej masy innych rzeczy, które. Rozdała za darmo i bez chipa. Zatem, panie Gates, jeśli pan słucha, zrobił pan głupio i bezmyślnie, inwestując w technologię, która może z 20 lat temu miałaby zastosowanie, ale dzisiaj, kiedy wszyscy oddaliśmy swoje tajemnice mass mediom, i to za darmo, nie uda się panu podporządkować sobie świata. Wracając jednak do sprawy. Na wielu zdjęciach, które znaleźliśmy w internecie, Weronika pozowała z jakimś przystojnym młodym chłopakiem. Na Facebooku mieli zresztą status w związku. Chłopak chodził do tej samej szkoły co Weronika i musiał znać pana Nowodomskiego. Teraz zaczynało nam się wszystko łączyć w całość. Weronika miała romans z nauczycielem. A może tylko jej chłopak ją o to podejrzewał i z zazdrości go zamordował? W młodzieży buzuje często agresja. Jednak zanim pojechaliśmy do niego, postanowiliśmy porozmawiać z samą Weroniką, aby dowiedzieć się coś więcej o jej relacji z nauczycielem. Weronika mieszkała z rodzicami w nowej, bogatej dzielnicy Lachna, gdzie od lat wyrastały nowoczesne wille ogrodzone tujami, z basenem w ogródku, z automatyczną bramą i monitoringiem. Otworzył nam jej ojciec, bardzo elegancki, zadufany w sobie mecenas, który z góry patrzył na psy i nie zamierzał dopuścić nas do córeczki, jeśli nie mamy ku temu poważnych przesłanek. Bagieta próbował wytłumaczyć, że na tym etapie nie chcemy jej nawet powoływać na świadka, ale zwyczajnie z nią porozmawiać, bo może wie coś ciekawego. A może nic nie wie i nie będziemy musieli sobie nią głowy zawracać. Ale pan Mecenas nie chciał nawet słuchać o nieoficjalnym przesłuchaniu. Bagieta podkreślał, że to rozmowa, nie przesłuchanie. I jeśli chcemy rozmawiać z jego córką, musimy powołać ją na świadka, a wtedy ona stawi się ze swoim adwokatem. Zginął człowiek, powiedział komisarz, licząc na to, że dotrze do empatii mecenasa. Pańska córka może coś na ten temat wiedzieć. Chcemy tylko zapytać, co łączyło ją z Nowodomskim. Twarz mecenasa ogorzała wściekłą purpurą, a on sam krzyknął, że jego córkę nic nie łączyło z nauczycielem. To porządna dziewczyna, znają przecież, jeśli zaraz nie opuścimy jego terenu, tu niestety nie dowiedzieliśmy się, co by nas czekało, gdybyśmy jego terenu nie opuścili, bo te krzyki usłyszała Weronika i zbiegła do nas na dół. Co się stało z panem Nowodomskim? zapytała przestraszona. A kiedy opowiedzieliśmy jej, że zginął i najprawdopodobniej został zabity, wybuchła płaczem tak smutnym, jak tylko potrafi płakać zakochana nastolatka po stracie ukochanego. Jej reakcja uciszyła nawet ojca, z którego twarzy odpłynęła krew, a jego złość zamieniła się w zaskoczenie i niedowierzanie. Komisarz Bagieta ostrożnie zapytał, czy to możliwe, aby zbrodni dopuścił się jej chłopak, na co jej ojciec stanowczo i natychmiast odpowiedział, że Weronika z nikim się nie spotyka. Nie ma żadnego chłopaka, prawda córeczko? Weronika rozpłakała się jeszcze bardziej i nie zwracając uwagi na ojca, przyznała się, że kochała pana Nowodomskiego tragicznie. Był moim przyjacielem, mówiła przez łzy, mentorem i mogłam się mu zwierzać, ale wiedziałam, że nigdy się do niego nie zbliżę. Próbowałam go kiedyś kokietować, przyznaję, ale pan Nowodomski wyjaśnił mi od samego początku, że nie mam u niego szans, że nigdy nie potrafiłby odwzajemnić moich uczuć. Weronika zalewała się łzami, a jej ojciec przybierał na twarzy wszelkie barwy zmieszania i zaskoczenia, jak gdyby pierwszy raz widział swoją córkę. Okazała się inna niż ją sobie wyobrażał. Czyżby jego mała córeczka, dziwica, niewinne dziecko, była żywym Upodmiotowionym człowiekiem posiadającym własny rozum i własne zdanie? Bagieta kiwał głową słuchając jej słów. Ale może, zapytał ostrożnie, może pani chłopak dowiedział się o pani miłości do nauczyciela i dlatego go skrzywdził. Weronika energicznie pokręciła głową. Nie powiedziała. Wiktor wiedział, że przyjaźnie się z Panem Nowodomskim. On by tego nie zrobił. Znam go przecież, to czuły i dobry chłopak. On by muchy nie skrzywdził. Rozmowa z Weroniką nie pchnęła nas ani kroku dalej, a tylko zagmatwała sytuację, której tak nie była zbyt prosta. Może gdybyśmy mogli z nią porozmawiać na spokojnie, sam na sam, potrafiłaby nam opowiedzieć coś więcej. Może sama miała jakieś podejrzenia, kto mógłby chcieć skrzywdzić pana Nowodomskiego. Ale zanim udało nam się z niej cokolwiek wycisnąć, jej narwany wierzący w czystość córeczki ojciec przegonił nas wreszcie i odeszliśmy z niczym. Złama przeklął komisarz Bagieta, kiedy wsiadaliśmy do radiowozu. Wtedy zadzwonił do nas patolog z Poznania, aby potwierdzić to, co my od początku podejrzewaliśmy, że to było morderstwo. Mężczyzna ktoś najpierw udusił, a dopiero potem powiesił na skakance, aby wyglądało to na samobójstwo. Dodał, że musiał być to ktoś silny i najprawdopodobniej wyższy od Nowodomskiego. Potwierdziło się nasze przypuszczenie, że było to zabójstwo, ale znowu nie przybliżyło nas do odnalezienia mordercy. Wiktor. Chłopak Weroniki był nieco wyższy od Nowodomskiego, jej ojciec też, a oboje mieli motyw, aby chcieć się go pozbyć. Czuliśmy, że Weronika jest kluczem i że tylko ona może doprowadzić nas do rozwiązania sprawy. Jednak zanim mogliśmy coś dalej w tej kwestii zadziałać, musieliśmy pomóc człowiekowi w potrzebie, a mianowicie Dorota, żona Nowodomskiego. Zadzwoniła do mnie zapłakana i bezsilna. Nie wiedziała już, do kogo się zwrócić. Ksiądz Benedykt odmówił jej pochówku męża w święconej ziemi, jako że Jakub jest samobójcą. A i zaklinanie, że to niemożliwe, że ktoś go zabił, na nic się nie zdało. Ksiądz uparcie stoi przy swoim. Czy moglibyśmy jej pomóc? Czy mamy dowody na, sam na, na zabójstwo? Rozdzieliliśmy się. Ja pojechałem ratować duszę sąsiada przed wiecznym potępieniem, a komisarz Bagieta przesłuchać chłopaka Weroniki, Wiktora. Parafia, pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Lachnie, w której służy ksiądz Benedykt, położona jest przy wylotówce na Poznań. Wśród leciwych kasztanowców stoi niewielki, orientowany kościółek, z czerwonej cegły, wzniesione w początkach XVI stulecia w stylu gotyckim. Kościół sprawia wrażenie skromnego, choć zabytkowe zbiory, które znajdują się w jego wnętrzu, to nierzadko unikaty z późnego średniowiecza, z renesansu, a także i baroku. Obrazy świętych w pozłacanych ramach, oryginalne freski na ścianach przedstawiające sceny z Biblii, złoty, choć. Niewielki krucyfiks z końca XV wieku. Miał go parafi podarować sam król Zygmunt Stary. Nad głównym portalem wykutł w kamieniu łacińską inskrypcję Sinite parvolus venire ad me, czyli pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie, nie znał łaciny, sprawdziłem w słowniku w internetach. Ksiądz Benedykt był wysokim mężczyzną o miłym, usposobieniu i niewielką nadwagą. Przypominał miłego misia, przepraszam takie skojarzenie. Z wypiekami na twarzy uśmiechnięty, bardzo serdeczny. Zaprosił mnie do środka i kazał gosposi przygotować poczęstunek, jak to określił, mimo że zapewniałem go, że ja tylko na chwilkę. Posadził mnie jednak przy okrągłym stole, a po chwili gosposia przyniosła pachnącą cynamonem szarlotkę z kruszonką i posypką z cukru pudru. Mam słabość do słodkości, więc nie mogłem odmówić. Zwłaszcza, że jeszcze dostałem do tego kawę. Proszę się częstować, zachęcał uśmiechnięty ksiądz Benedykt. Naprawdę głupio było odmówić, więc poczęstowałem się, a księdzu opowiadałem, w jakiej sprawie przybyłem w groteskowy sposób z pełnymi ustami i z talerzykiem w ręku. Myślałem, że to będzie tylko formalność. Lecz ksiądz Benedykt pokiwał smutno głową i rozłożył bezradnie ręce. Mam związane ręce, rzekł. Samobójca to grzesznik i w ziemi święconej go nie pochowam. Nie da się prawo tego zabrania. Pan przecież rozumie prawo to prawo. No właśnie, ja do księdza z dobrą nowiną przychodzę, powiedziałem. Nowodomskiego ktoś zabił. Nie było to samobójstwo. Ksiądz Benedykt nie wyglądał jednak na uradowanego tą wiadomością. Odniosłem nawet wrażenie, że nie jest mu to na rękę. Jego różowiutkie, pulkne policzki pobladły, a radosny uśmiech trochę przygazł. Skąd pan może być tego taki pewien? Zapytał. Sekcja zwok wskazuje na to jednoznacznie, powiedziałem. Nie ma powodu uważać nowodomskiego grzesznika i może ksiądz go chować w święconej ziemi bez wyrzutów sumienia. Ksiądz Benedykt odchrząknął. Coś ciążyło mu na gardle lub na duszy. Po chwili pokręcił zdecydowanie głową, zaciskając usta, a potem powiedział, że to niemożliwe, aby pochować go po chrześcijańsku: Że wie o Nowodomskim takie rzeczy, że włosy na głowie by mi stanęły, gdybym wiedział choć połowę tego, co on. Niech ksiądz mówi powiedziałem. Ksiądz pokręcił jednak głową, to tajemnica spowiedzi, rzekł. Ja znam takich jak Nowodomski i wiem do czego są zdolni. Niczego więcej nie wyciągnąłem już od księdza Benedykta. Poinformowałem go jedynie, że ostatecznie w akcie zgonu i tak będzie zaznaczone, że nie było to samobójstwo i będą musieli go i tak pochować. Ksiądz wzruszył jedynie ramionami. Byłem podwójnie wściekły. Nie tylko niczego nie załatwiłem, ale dowiedziałem się, że Nowodomski ma jakieś straszne tajemnice, choć nie wiedziałem jakie. Czy był mordercą, pedofilem, może seryjnym gwałcicielem? Co z biedną dorotą, kiedy się dowie? Coraz mniej miałem ochotę rozwiązać tę zagadkę. Może przemycał narkotyki. Zabiła go mafia? Bagieta też nie miał się czym pochwalić. Nie potrafił nawet jednoznacznie określić, czy dowiedział się czegoś wartościowego, czy trafił w ślepą uliczkę. Pierwsze, czego się dowiedział, to to, że Wiktor, przedstawiany przez Weronikę jako czuły i dobry, który muchy by nie skrzywdził, postrzegany był przez innych uczniów jako typ agresywny i bardzo zazdrosny. Podobno raz kogoś pobił, bo ten za długo patrzył się na Weronikę. Zarzutów nie wniesiono. Ale jak się okazało, i w naszej kartotece figurował, był spisywany za zakłócanie ciszy nocnej i za uszkodzenia mienia. Nigdy jednak nie został zatrzymany. No cóż, skoro jesteśmy w klimatach amerykańskiego filmu dla młodzieży, wyjaśnić trzeba, że Wiktor też jest jednym z tych bogatszych dzieciaków w lachnie. Jego ojciec w latach 90. założył sklep ze wszystkim, rozbudowując swoje imperium do czterech husarów. To taki mini dyskont w Lachnie, konkurencja dla tych ogólnopolskich z zielonym logiem. Nasz husar to biało-czerwony, uskrzydlony król dyskontów. W spożywczym detalu ojciec Wiktora stał się potentatem. Dlatego też syn potężnego handlowca, który przy okazji nie tylko współfinansował kampanię burmistrza Misieckiego, ale także się z samym burmistrzem przyjaźnił, wymiaru sprawiedliwości się nie obawiał. Nawet teraz, opowiadał Bagieta, kiedy ten oznajmił mu, że chce z nim porozmawiać w sprawie śmierci nauczyciela, Wiktor przyjął to z chłodną obojętnością. Mówił, że słabo go znał, nie miał z nim zajęć i generalnie nie rozumie, dlaczego w tej kwestii policja chce z nim rozmawiać. Lepiej pogadać z Weroniką. Ona przyjaźniła się z Nowodomskim. Może ona wie coś ciekawego. Bagieta był skonfudowany. Czyli wiesz, że się z nim przyjaźniła? Zapytał. No Czemu miałbym nie wiedzieć? Dziwił się Wiktor. Podobno nie lubisz, kiedy wokół niej kręcą się inni faceci. Powiedział Bagieta. Sparaniały, a Wiktor się roześmiał. Wie przecież, zeznał, że Weronika kocha na swój sposób nowodomskiego, ale była to miłość czysto platoniczna. Bagietę nie zdziwiło tylko to, że Wiktor zna takie słowa i ich znaczenie, ale zwłaszcza, że akceptuje coś takiego u swojej dziewczyny. No ale nowodomski był pydałem, powiedział Wiktor. To co miałem się o niego martwić, Weronika traktuje go jak przepsiłkę. Przepraszam traktowała nie widzę w tym nic złego bagieta stwierdził że jest na to za stary nic z tego nie rozumiem powiedział za moich czasów świat nie był tak skomplikowany tak popieprzony jak dzisiaj wszystko było takie jakieś prostsze czy ty coś z tego rozumiesz ja też przestawałem rozumieć wiktor miał stwierdzić jeszcze że najbardziej to mu szkoda żony nowodąskiego bo biedaczka nic pewnie nie wiedziała o jego drugim życiu. Z innej jednak strony, w takim zadupiu jak Lachno, Nowodomski nie dostałby pewnie roboty, gdyby wszyscy wiedzieli, że spedałem. Nie pozwoliliby mu pracować z młodzieżą przecież nasze miasto to za ścianek. Zanim Bagieta skończył przesłuchiwać Wiktora, ten dał mu jeszcze jeden zupełnie bizarny trop. Jest taki jeden ziomuś z naszej szkoły, powiedział. Zbysiu, biedak z wielodzietnej rodziny, wiecie, taki 500 plus. I ja nie wiem na pewno, ale słyszałem, że dawał Nowodomskiemu za pieniądze, jakieś prezenty. Jakbyśmy mieli galerię handlową w Lachnie, to byłby pewnie galernikiem. Zaśmiał się. W tym momencie każdy był dla mnie podejrzany. Teraz to już nawet żona, która może dowiedziała się o podwójnym życiu męża i wynajęła kogoś, aby go zabił. A może ksiądz gardzący homoseksualistą. Wiktor, kłamiąc nam w oczy, zazdrosny jednak o swoją dziewczynę, a może jej ojciec tak bardzo dbający o jej czystość. Chodźmy do tego Zbysia, powiedział komisarz Bagieta zrezygnowany. Jak on nic nie będzie wiedział, to umorzymy śledztwo. I tak mu nie wierzyłem. Bagieta umarza śledztwo tylko jak już przesłucha literalnie wszystkich świadków podejrzanych już naprawdę nie ma gdzie się ruszyć. No i mieliśmy przed sobą jeszcze wiele opcji, a zaczęliśmy, jak się rzekło, od Zbysia. Ci, którzy znają moje poprzednie historie, wiedzą, że ulica Matejki na osiedlu Wszechpolski to zakazane miejsce, siedlisko mneli, pijaków i drobnych przestępców. Zapadające się obskurne kamienice, ciemne bramy, powybijane szyby w oknach. Zbigniew mieszkał w ciasnym mieszkaniu jednej z tych kamienic. Drzwi otworzyła nam jego matka, kobieta prawie pięćdziesięcioletnia, przygarbiona pod ciężarem życia, zlękniona widokiem policji. Marek znowu coś zmajstrował? A zapytała od razu ze smutkiem w oczach, lecz bez zdziwienia. To pojawiło się dopiero, kiedy powiedzieliśmy, że my do Zbigniewa. Marek to był jej najstarszy syn, pijak awanturnik, kieszonkowiec, często gościł na naszym komisariacie, w przeciwieństwie do Zbigniewa, który zdawał się być wzorowym obywatelem. Miał zaledwie 16 lat, choć wyglądał dojrzalej i był jak na swój wiek dobrze zbudowany. Przystojny chłopak o ciemnych włosach, w okularach wspranych lecz w czystych ubraniach z drugiej ręki, wznoszonych kapciach. Zapytany, czy wie, dlaczego tu jesteśmy, odparł, że nie ma pojęcia. Matka zaprosiła nas do pokoju gościnnego, gdzie ze ścian spoglądały na nas zwielokrotnione oczy Jezusa. Na jednym z obrazów głaskał małą, zagubioną owieczkę odnalezioną pośród zarośli, na innym spoglądając na nas smutno wskazywał swoje gorejące serce w cierniowej koronie, a jeszcze kolejny był marną, kiczowatą re reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego, gdzie z jego serca strzelały czerwone i niebieskie lasery. W rogu przy oknie dostrzegłem także obraz Matki Jasnogórskiej, przed którym w wazonie stały świeże, cięte kwiaty. Komisarz Bagieta rozglądał się z aprobatą, a następnie w kilku słowach wyjaśnił Zbigniewowi, że pan Nowodomski został odnaleziony martwy w swoim garażu. Matka Zbigniewa jęknęła, zasłaniając dłońmi usta. W związku z tym rozpytujemy jego uczniów. Może coś wiedzieli, coś słyszeli, jakieś plotki może. Nowodomski to był przystojny typ, może uganiał się za jakimiś licelistkami. Żadna koleżanka nic nie wspominała? Miałem wrażenie, jakby Zbigniew poczuł delikatne zakłopotanie, ale skorygował się natychmiast i przybrał nieco obojętną minę. Pokręcił głową, stwierdził, że choć to straszna wiadomość, on osobiście nie znał zbyt dobrze pana Nowodomskiego, włef miał z Bułackim. Może Weronika by coś wiedziała, ona podobno się z nim przyjaźniła. Może i chłopak Wiktor, zazdrosny budz. Ale, tak jak wspomniałem, mówił, ja nie znałem go zbyt dobrze. A nie słucham też plotek, bo ludzie wygadują najgorsze rzeczy. Nie warto słuchać plotek, więc niestety nie pomogę panom. To prawda, zaśmiał się bagieta nie warto słuchać plotek. No to co? My się chyba będziemy zbierać, Pawlak, no nie? Swoją drogą masz bardzo ładny zegarek, zwrócił się znienacka do Zbigniewa. Musiał być chyba drogi, co? Zbigniew zawstydzony zakrył drugą dłonią zegarek, nie patrząc nawet na niego. W prezencie dostałem, powiedział cicho, prawie niedosłyszalnie. Jego matka spojrzała na niego lekko wystraszona, ale też nie powiedziała ani słowa. Ładny prezent, przyznał komisarz Bagieta. A od kogo, jeśli wolno spytać? Zbigniew przełknął ślinę i powiedział, że od matki chrzestnej na bierzmowanie. No, to musi się jej powodzić, stwierdził Bagieta i zastukał opuszkami palców o stół. Milczał chwilę, patrząc Zbigniewowi w oczy. Nie są tanie takie zegarki, co? Nie wiem, wyszeptał prawie Zbigniew. Nie uwierzysz, zaśmiał się Bagieta, ale taki sam zegarek miał kiedyś nowodomski. Chłopak w milczeniu zaciśniętą szczęką wpatrywał się w nas. Jego matka też milczała, jednak spoglądała na syna z taką złością, że gdyby nas tu nie było, dostałby pewnie w łeb. Nie chcieliśmy kontynuować przesłuchania w domu przy matce, pod czujnym okiem Jezusa, i zabraliśmy zbidniewa na komisaria. Złamaliśmy przy tym procedury, bo nie zakuliśmy go w kajdanki. Nie chcieliśmy jednak wyprowadzać go na widoku sąsiadów w bransoletkach. To był młody, zagubiony chłopak, bardziej ofiara przemocy niż przestępca. Tak przynajmniej wtedy myśleliśmy. Ofiary przemocy seksualnej często zenoszą swoje upokorzenia w samotności i tajemnicy. Nie rozmawiają o tym z nikim, zapijają to później alkoholem albo zagłuszają narkotykami. Zazwyczaj, zawstydzone tym, co się dzieje, chowają to w sobie, pozwalając drapieżnikom seksualnym grasować dalej i zbierać coraz to większe żniwo. Nie znam statystyk, być może takie nawet nie istnieją, ale wydaje mi się, że rzadko która ofiara przemocy seksualnej pęka i mści się na oprawcy. Chyba nawet nie słyszałem o takim przypadku, a przynajmniej nie mogę sobie teraz takiego przypomnieć. Drapieżnicy seksualni być może wybierają sobie, świadomie lub nie, na ofiary osoby, które nie są zdolne do agresji wobec nich, które czują się swoim oprawcom poddani. I pewnie dlatego ci bardzo często pozostają bezkarni. Dlatego zdziwiło nas to, że Zbigniew, którego Nowodomski wykorzystywał seksualnie. Wybuch pewnego dnia i go zabił. Bo byłem, byliśmy z bagietą przekonani, że motywem zabójstwa było upokorzenie, jakiego Zbigniew doświadczył. Oto nauczyciel, człowiek, któremu ufa się per se, wykorzystywał swojego ucznia seksualnie. Zatem zbrodnię sam zamknąłbym Nowodomskiego dożywotnio w więzieniu. Jednak nie o to, jak się okazało, chodziło. Nie, powiedział Zbigniew, kręcąc głową. Nie wykorzystywał mnie, pedał jeden. Płacił, to mu dawałem. To nie grzech, nie tak duży jak bycie pedałem. Ksiądz Benedykt mi mówił, że nie ja popełniam grzech i że jestem ofiarą. On mi płacił, a ja nie mogłem odmówić, bo potrzebowałem tych pieniędzy. Dla matki, dla rodzeństwa, panowie rozumią. Tak mi ksiądz tłumaczył. To dlatego go zabiłeś, tak? pytał Bagieta bo zmuszał cię do grzechu. Nie, powiedział znowu Zbigniew z naciskiem, zdziwiony wyraźnie, że go nie rozumiemy, jaki był jego mot? On zdradzał swoją żonę, powiedział. Miał piękną żonę, zaślubioną przed Bogiem, która zasługiwała na dobrego męża, a nie na pedała bez Boga w sercu. A ja ją przed nim obroniłem, powiedział z dumą i jego oczy zaleśniły. Dałem jej wolność. Teraz będzie mogła zakochać się we mnie. Tak było, moi mili. Czy w to wierzycie, czy nie? Opowiadam, jak było. I w tej historii już nic się nie wydarzy. Pozostaje mi podziękować Wam za uwagę. Poprosić uprzejmie o lajka, jeśli się spodobało, oraz o zasubskrybowanie, bo wtedy nie ominą Was kolejne historie prosto z lachna, z kroniki kryminalnej. Miłego wieczoru i do usłyszenia.